Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne 13 zadanie już z funkcji wymiernej z książki Teraz matura z arkuszy matura. Nie, z książki Teraz matura z poziomu rozszerzonego. Zestaw D bodajże, ten najtrudniejszy. 13 zdanie jest takie. Wykres funkcji f od x przesunięto o wektor. Wykaż, że tak otrzymana hiperbola ma dokładnie jeden punkt wspólny z parabolą o równaniu. Popatrzałem na odpowiedzi i zobaczyłem, jak oni mogą tak to kombinować i tworzyć i nie wiadomo co jeszcze. No bo tak, może no, kosmiczne rozwiązanie w książce, a ja uważam, że jest znacznie łatwiejsze. Po pierwsze, ponieważ biorę sobie moją funkcję f od x, która jest równa 8 przez x i ten wykres przesunięto o taki wektor, czyli przesunięto ten wykres o wektor v, a tu jest u, niech będzie, równy minus 2, i 1. To znaczy, że ja otrzymuję co? 8 przez x przepisuję. Skoro tu jest minus 2, no to tu będzie minus minus 2. A skoro tu jest 1, no to będzie 1. To jest podstawowa informacja o w ogóle przesuwaniu wykresów, tak? Że jeżeli przesuwamy o wektor AB, to przy x pojawia się minus a, więc u nas będzie minus minus 2. A to B to jest po prostu na końcu dorzucenie tej liczby, czyli jedynki. Dobra, i mamy wykazać, że otrzymana hiperbola, czyli moja hiperbola 8 przez, oj, sorry, 8 przez, noż kukuryku, 8x plus 2 plus 1, ma dokładnie jeden punkt wspólny z taką parabolą. Czyli mówiąc inaczej, przyjmuję dla pewnego x taką samą wartość, czyli że w pewnym punkcie się przetną. To jak się przetną, to można napisać, że one są równe w pewnym punkcie x kwadrat plus 4x plus 5. No i trzeba rozwiązać takie proste równanie wymierne. Co oczywiście robimy jak? Mnożymy przez x plus 2. Czyli tu zostanie ósemka. 1 razy x plus 2 to jest oczywiście x plus 2. A tu sobie mnożymy x kwadrat plus 4x plus 5 razy x plus 2. Czyli mamy 10 plus x i mnożymy najpierw przez x, czyli będzie x do trzeciej plus 4x kwadrat plus 5x, a teraz przez dwójkę, czyli będzie 2x kwadrat plus 8x plus dyszka. I będzie tak, x do trzeciej zostanie przepisany, 4x kwadrat zostanie przepisane, 5, wróć. 4x kwadrat plus 2x kwadrat to jest 6x kwadrat. 5x plus 8x to jest 13x, ale tego x przeniesiemy, czyli jest minus 1x, to jest 12x. No jak dyszkę przeniesiemy, to się dyszki po prostu wykasują, nie? Super. X do trzeciej, x kwadrat, x nie ma wyrazu wolnego, to znaczy, że x mogę wyciągnąć przed nawias. Przed nawias. Czyli zostanie x kwadrat plus 6x plus 12. I teraz zrobimy trochę miejsca. I teraz, no kiedy to jest równe 0, tak? Ponieważ tu jest iloczyn, no to albo pierwsze ma być 0, czyli x równa się 0. I to jest nasze to jedno rozwiązanie. Ewentualnie drugie ma być równe 0. Drugie ma być 0, czyli... Czekajcie, jeszcze coś sprawdzę sobie. Drugie ma być 0, czyli x kwadrat plus 6x plus 12 ma być 0. No to delta. B kwadrat, czyli 36, bo to jest 6 do kwadratu, minus 4 razy 1 to jest minus 4, razy 12 to jest minus 48, czyli delta wychodzi minus 12, czyli tu jest brak rozwiązań. No to jedynym rozwiązaniem jest x równa się 0. Wykaż, że otrzymana hiperbola ma dokładnie jeden punkt wspólny, ma. Dla x równego 0, jak chcecie sobie y wyliczyć, to policzymy sobie, tu podstawiacie 0, tak? Czyli będzie 8 przez 0 plus 2 to jest 2. Jak dodamy jedynkę, to jest 4 plus 1, 5. Czyli ten punkt to jest 0,5. I tyle. No bo jeżeli dwie funkcje się gdzieś przecinają, to piszemy, że wzór jednej funkcji piszemy wzór drugiej funkcji, je przyrównujemy i tu jest cała filozofia. A to jest podstawowe info o przesuwaniu wykresów. Ja bym tu dał 3 punkty, a nie 5 za takie zadanie. Bo szczerze są
inne zadania, które są znacznie trudniejsze za taką samą ilość punktów niż to. Ale nic, sam napisz mi w komentarzach, czy uważasz, że to było proste zadanie i czy uważasz, że dobrze dla Ciebie wytłumaczyłem, bo takie informacje lubię zbierać, bo są one dla mnie istotne. Dobra, łapeczki i mykamy dalej. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.